Przede wszystkim pandemia, jak dla większości uczestników rynku retailowego, była dla nas dużym zaskoczeniem. Dlatego po kilku tygodniach, kiedy ustawialiśmy nowe procesy, nowe możliwości, jak możemy zareagować na ten kryzys, podjęliśmy decyzję, że właściwie nie będziemy rezygnować z tego, co planowaliśmy w poprzednich latach, w poprzednich miesiącach. Zdecydowaliśmy się na kontynuowanie ekspansji. Czy wygraliśmy jak gdyby ten rynek, czy wygraliśmy coś, czy wykorzystaliśmy tą szansę, którą dał nam po prostu rynek w momencie tego kryzysu. Też dodatkowym elementem jest wojna w Ukrainie, którą mamy do czynienia w zeszłym roku. Wydaje mi się, że tak, dlatego, bo byliśmy przede wszystkim firmą, która w okresie pandemii nie traciła, a właściwie zyskiwała. Nie wiem, czy pan pamięta, czy państwo pamiętacie, ale zwierzęta w okresie pandemii to było coś, co dawało nam radość, było takim elementem wnoszącym coś do naszego życia. Były nawet praktyczne możliwości takie, że kto miał na przykład zwierzaka, patrz, psa, mógł wychodzić na zewnątrz, a reszta była zamknięta w domach. W związku z tym biznesowo to była dla nas szansa, którą postanowiliśmy wykorzystać. Więc jeżeli była taka szansa w kontekście tego, że jest zapotrzebowanie na nasze produkty, że jest większa liczba zwierząt, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale też była zwiększona ilość adopcji ze schronisk w tym czasie. W związku z tym pojawiły się nawet nowe zwierzęta w domach Polaków, no to dla nas była szansa, którą postanowiliśmy wykorzystać. W związku z tym przyspieszyliśmy nawet rozwój naszej sieci, dlatego w roku 2021 otworzyliśmy 16 lokalizacji, w 2022 25, a w tym roku planujemy otworzyć kolejnych 30. Także można powiedzieć, że są zagrożenia, jest ryzyko, ale my to ryzyko szacujemy w odpowiedni sposób i na bazie tych szacunków, na bazie tej analizy podejmujemy decyzję o dalszych inwestycjach. I wydaje się, że na dzień dzisiejszy to są dobre decyzje. Na dzień dzisiejszy wygrywamy jak gdyby te szanse, a ryzyka potrafimy odpowiednio zmitygować. My sklep internetowy otworzyliśmy już w roku 2019, czyli akurat przed wybuchem pandemii. To była dobra decyzja, odpowiednio w czasie, nie wiedząc o tym, co się wydarzy. Byliśmy gotowi tak naprawdę na to, co nastąpiło, czyli na pandemię. I rzeczywiście, jak większość sklepów internetowych, nasz sklep internetowy również miał okres bardzo intensywnego wzrostu w pandemii. Natomiast baza, ponieważ to był początek, baza była dosyć niska, dlatego ten wzrost jest kontynuowany również obecnie. On jest dosyć wysoki procentowo, ale tak mówię, baza jest trochę inna, jest nadal niższa na przykład niż baza sklepów stacjonarnych. Jeśli chodzi o procent udziały sklepu internetowego do sklepów stacjonarnych, to nadal jest 20-80, czyli nadal większość naszego biznesu to jest biznes stacjonarny, no bo w tym biznesie również inwestujemy. No, otwarcie 30 sklepów w stosunku do powiedzmy 80 to jest nadal bardzo duży wzrost. W związku z tym sklepy stacjonarne jak gdyby rosną procentowo niewiele mniej niż sklep internetowy, ale baza jest zupełnie inna. Także rośniemy w obu kanałach, no i korzystamy z tego, że rynek artykułów dla zwierząt cały czas dynamicznie się rozwija.